Dzień dobry, witamy wszystkich. Cześć. Jesteśmy na Opolakrze. Chcielibyśmy parę słów powiedzieć, ale to może przejdziemy się. Odwrócę kamerę, bo jestem, powiem wam, bardzo zmęczony. Miałem dzisiaj Manitou Cup, słońce nas przygrzało, także w głowie już jest no cieplutko, opalony cały. Ale no nieważne, mniejsza o to. Gdzieś tam dostałem informację na temat tej ustawy odorowej. No była mowa, że to gdzieś nie wejdzie, że już że odpuszczą już sobie po prostu to głosowanie. Ucichła. Zatuszowane było, w Top Agrar Polska był artykuł o tym, że już temat jest w odstawce, a tutaj się dowiaduje, że to jednak nie, że wszystko jest w trakcie tam procedur. Z tego co dobrze tam wiemy, to 1 lipca ma być albo głosowanie, albo już ma wchodzić, ale chyba głosowanie. Odnośnie właśnie tej ustawy, czy ona wejdzie, czy ona nie. Chodzi tutaj głównie o budowę nowych budynków gospodarskich, ferm. Małe 210 metrów od budynków mieszkalnych, duże 500 metrów od budynków mieszkalnych. Z tego co też tam wyczytaliśmy, chodzi o to, że do istniejących będą robić problemy po prostu. No ludzie mają generalnie wielki problem odnośnie zapachów, które wydostają się tak z gospodarstwa. Dlatego w imieniu wszystkich rolników i Agrounii chcieliśmy apelować, żebyście się zajęli tematem, no bo naprawdę to nie będzie ciekawe, jak nam to wprowadzą. Do tego stopnia słyszałem nawet, że potrafią, będą mogli się doczepić do istniejących już budynków inwentarskich. Tak, było, na wiele sytuacji jest takich, że gospodarz był pierwszy i koło niego się wybudowali i mają teraz do niego problem. Jakby kupując działkę nie widzieli, że tam jest, załóżmy, nie wiem, trzoda chlewna czy bydło. No powinien być, myślę, taki jakiś dokument do podpisania, no tak. coś takiego. W umowie kupna działki budowlanej. Człowiek z miasta kupuje działkę, widzi, że gospodarz jest wybudowany już wcześniej, czy tam od dziada, pradziada, no są takie czasami osady, tak, już remontowane, czy nie, ale są istniejące. No on podpisuje, dobra, wprowadzam się na tą wieś, ale nie będę nikomu problemów robił, no w końcu ktoś był pierwszy. Tak, tak jak mieliśmy też w zeszłym roku sytuację, że kosiliśmy bizonem tam przy takim, no widać było, że dom jest naprawdę bogato wyposażony. No, po prostu ktoś szukał rozrywki i tak, wszystko mu przeszkadza. Wyszedł do nas na ogród i się pyta, czy my nie możemy kosić w deszcz, bo się kurzy. To myśleliśmy, że wyjdziemy sami z siebie i staniemy obok. Rozumiem, hałas przeszkadza, no gdzieś tam też kiedyś. Nie wiem, 23. Policja, miałem policję nieraz na polu, a panowie mówią tam, no ludzie dzwonią, musimy skończyć, no żeby ludzie się nie czepiali. No dobra, panowie, skończymy, zaraz wracamy do domu. Chwileczkę, zostało 2 hektary czy coś, no różnie. Tak. Ale bez przesady, no. To jest mało. Słyszałem o przypadkach, gdzie ludziom przeszkadza piekarnia, jakaś tam, no inne fabryki produktów spożywczych. Nie wydostawał, to osobiście to tak przeszkadza. Nie wiem, przeszkadzanie dla zasady czy co, bo to już naprawdę nie wiem, jak z piekarni albo przeszkadza, po prostu to nie ludzie wiem. Są tacy, że, no, że szukają zaczepki, nudzi im się na każdym kroku, coś muszą wykombinować i tak to wygląda. A no, żeby piekarnia przeszkadzała, no mi osobiście to bardzo podoba taki zapach. Jest u nas na terenie taka piekarnia, bardzo duża, znana, tankujemy się w jej pobliżu, na Cepenie. Zawsze wysiadamy z kabiny, tam są jakieś zapachy, no to jest bardzo przyjemne. Tak. Nawet się nieraz jak się wysiada, to o, ciekawe, czy to z naszego zboża zapach czuć. No tak, bo również sprzedajemy do tego przedsiębiorstwa zboże. Ale no mniejsza o to, no chciałem tylko zaapelować, żebyście wszyscy tutaj wiedzieli, że takie coś się dzieje. Bez naszej wiedzy tak naprawdę, bo niektórzy są zadowoleni, że to już nie przejdzie, a to niekoniecznie. Wtedy będzie amen. A czemu w innych krajach nie ma takich przepisów? No bo z tego co wiem, nie ma. Tam jest normalnie, wszystko budują co chcą. Oczywiście są pozwolenia, wymogi, ale nie aż takie rygorystyczne. W tym roku tyle już gospodarstw, czy trzody chlewnej, czy ogólnie gospodarstw upadło właśnie przez trzodę, przez ASF. A ta ustawa to już w ogóle podejrzewam, że już będzie fajrant do końca. Także no to wszystko jest w tym celu robione, żeby naszą gospodarkę wykończyć. Nie mówię tu już o rolnictwie konkretnie, no wszystko wykończyć. A tak naprawdę to rolnictwo jest jedyne, które jeszcze zostało jako tako istniejące, bo reszta to już jest posprzedawana. Wszystko. Tak jest zagraniczna, bo chociaż i tak niektóre firmy dadzą dotacje, dobra. Chłop dostanie, kupi maszynę, ale co z tego, jak to wszystko prawie wróci do zachodnich firm.
Zachód się cieszy. U nas żadnego pożytku z tego nie ma. Ale dobra, no. Będziemy kończyć, także pamiętajcie, zajmijcie się tak tematem w internecie. W internecie znajdziecie szczegóły różne. Poczytajcie sobie, no bo to nie są żarty. To jest przyszłość wszystkich. No, także wytrwałości, bądźcie tam cierpliwi i róbmy coś wszyscy razem, żeby było dobrze. To dobra, na razie.